Witajcie w dzisiejszym to nie tak. Dzisiaj na samym początku chcemy Wam powiedzieć, że będziemy mówić o centralnym porcie komunikacyjnym, i już teraz chciałbym Was prosić, żebyście w komentarzu napisali, czy jesteście za, czy przeciw. A my oczywiście zachęcamy Was do obejrzenia odcinka dalej. No i może akurat zmienicie zdanie pod koniec, ale jeśli możecie, to już teraz skomentujcie. No i bo jesteśmy tak bardzo ciekawi, czy mieszkańcy Bielska. Chcieliby, żeby to Bielsko było podłączone do tego centralnego portu. Czy chcą dojechać do Warszawy w dwie godziny? Także zapraszamy do dyskusji i do oglądania. No więc po pierwsze, może powiedzmy, czym w ogóle będzie centralny port komunikacyjny. Ma to być 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków. Do portu lotniczego Solidarności Warszawy, no i samo nowo lot, nowe lotnisko, które właśnie ma nosić nazwę Solidarność. E, oprócz tego, oprócz nowych linii, ma być też sporo linii zmodernizowanych e, pod potrzeby tego centralnego portu komunikacyjnego, no bo mhm. mają tam jeździć e, szybkie koleje. No dużo szybsze niż, niż teraz, chociaż trochę wolniejsze niż zakładają to unijne takie wytyczne odnośnie. Kolei szybkiej prędkości, bo tak to się nazywa. No i to wszystko, te plany mają być zrealizowane do 2040 roku. Mówimy o tym dlatego, że również z Bielska Białej, inaczej, Bielsko-Biała to też jest ten jeden z tych kierunków w stronę Warszawy, gdzie mają jeździć te szybsze pociągi. Co prawda, teraz bezpośrednio w, w tym planie to miasto nie jest wymienione, ale mamy wypowiedź pana Marcina Chorały, pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, który powiedział, że Bielsko Biała też w tej całej sieci się znajdzie, ponieważ ma ona objąć oprócz teraźniejszych miast wojewódzkich, też wszystkie poprzednie miasta wojewódzkie. Więc tak naprawdę yy, to jest plan stworzenia takiej sieci. W całym kraju, żeby, mm -hmm. żeby połączyć ze stolicą. Oczywiście nowy port lotniczy, węzeł transportowy, więc duża inwestycja. Tak. No i zakłada to między m.in. właśnie to, że z Bielska Białej będziemy mogli dojechać w niecałe dwie godziny to godzina 55 do Warszawy. I to byłoby naprawdę fenomenalne, bo tak, zastanawiam się nad tym w kontekście podróżowania samochodem. O ile teraz jest tak, że podróżuje się samochodem tyle samo co pociągiem, mm -hmm, mniej, więcej. mniej więcej. No przy, przy dobrych, że tak powiem lotach, jak nie mamy żadnych no, korków, przy... o jakiejś dobrej godzinie. Tak, no ale jak jedziemy do Warszawy, to tak to, to zawsze się, zawsze się tak to w okolicach 4 godzin kręci. No i gdyby ten czas skrócić o połowę, to ja bym się naprawdę bardzo poważnie zastanowił przy każdym wyjeździe, czy jechać? Czy stawiam wygodę, no. bo mogę sobie coś zapakować do samochodu, czy może wolę być szybciej w Warszawie? A gdyby tak jeszcze się zdarzyło, że do Białego Stoku te, te szybkie koleje pojadą. A no w końcu miasto wojewódzkie. No to w, oh, cudownie. To wtedy w 4 godziny tak. do Białego Stoku, jak dobrze pójdzie, albo nawet jak a, a samochodem 7 godzin. Także... No teraz już trochę mniej, ale wciąż jednak za dużo. No, no więc plan jest bardzo ciekawy. Ja bym powiem szczerze, chciałabym tak jeździć do Warszawy szybko. Ale oczywiście y, są, głosy, są głosy na nie, z tego względu, że wyznaczone trasy w różnych częściach kraju, w różnych miastach, również tutaj na Śląsku mają często przebiegać. Przez środek miasta. Jak mówią o tym władze, na przykład Dobrowy Górniczej czy Mikołowa, czy ostatnio do takich protestów do, dołączyły też łazy. No i czy, oczywiście wiąże się to z tym, że trzeba dużo budynków wyburzyć, ludzi przesiedlić. I y, zauważyłem w tych artykułach, które czytałem, że zwykle chodzi, jakby zwykle problem rozbija się o zabudowę jednorodzinną, bo może o ile ten Gdyby to szło to przez takie centrum centrum, no to jeszcze może to władze miasta bardziej by decydowały, ale no, na przykład w Łodzi, to jest zabudowa stricte jednorodzinna, no i tam bardzo, bardzo dużo ludzi mówi, że po prostu się to nie zgadza. No tak, ale nie protestują tylko mieszkańcy, tylko przeciwstawiają się też władze konkretnych miejscowości. Mhm. No, oczywiście oni dbają o dobro mieszkańców. Więc z jednej strony jest to zrozumiałe. Trudno jak zawsze znaleźć najlepsze wyjście, ale plany czy wizualizacje to są imponujące, yy, bardzo nowoczesne, yy, no i wydaje się, że przydałoby się to w Polsce, żeby można było tak dojechać. No nie? bo popatrz, wszędzie. gdyby się okazało, że tak na przykład do tej Warszawy można dojechać, dojechać w 2,5 godziny, no to trzeba byłoby się zastanowić, ile się jedzie do Gdańska w takiej sytuacji. Nad morze. Nad morze. I naprawdę wydaje mi się, że gdyby to dobrze zorganizować, to moglibyśmy nad morze dojechać w te 4 godzinki, 5 może i, i tak naprawdę mielibyśmy wakacje nie w jeden dzień podróży, tylko w pół. No, byłoby no, super, ale z no, drugiej super. strony też ludzie z nad morza może przyjeżdżaliby częściej do nas. Tak. No Więc tutaj... na pewno sprzyjałoby to pod różnymi względami. Czy turystyce lokalnie. E, oczywiście tutaj na tej stronie czytamy o różnych korzyściach, które z tego będą wynikały. No więc sama jestem bardzo ciekawa, jak to się potoczy. No, mm -hmm. Chociażby biorąc pod uwagę to, jak długo ciągnie się y, nawet sam plan, a nie już wykonanie no boskiej drogi już... integracyjnej. Bo, bo też niektórym miejscowościom nie podoba się, w jaki sposób y, 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 ma iść ta linia. Już były kilka mm. różnych wariantów. No a tutaj mamy y, ten sam problem na skalę w sumie całego kraju. Tak, zresztą powiedzmy sobie szczerze, te plany są na 40, 2040... Do e, 2040, że ma być tak, zrealizowane. no ale to wiadomo, do, no to pewnie każdy liczy na końcówkę. E, I to zakładając, że wszystko pójdzie bez problemów. A znając życie, to nie pójdzie. Nie pójdzie. <noise> Czyli prawdopodobnie to pokolenie takie starsze, no, już nie dożyje tego czasu. Nie wiem, z... Adrian optymista. Tak, no, także nie wiem czy w ogóle jest sens się burzyć, bo może akurat nawet nas ten problem nie dotknie. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy co w kwestii takiej komunikacji, powiedzmy międzymiastowej, która dotyczy też Bielska, ale krótko też powiemy odnośnie tego co się dzieje w samym Bielsku, no bo wciąż jest dużo remontów, dróg jedna z głównych dróg jeszcze nie jest skończona. To jest ulica Żywiecka. No i mamy informację, że być może do końca tego roku uda się już ją skończyć, ale mówimy o całym odcinku. No bo wciąż ym, od Krakowskiej do skrzyżowania z ulicą Górską nie wszystko jest zrobione. Wynika to z dwóch kwestii. Po pierwsze są tam stosowane modyfikowane asfalty wymagające ostrzejszego rygoru technologicznego, to jest Pierwsza rzecz, która przeszkadza dokończyć. No a z drugiej strony e, firmy, które produkują masy bitumiczne w tym czasie mhm. teraz w zimowym przechodzą serwisy e, i przeglądy remontowe, więc trochę te prace zostały wstrzymane. Dużo tych słupków takich stoi, które e, nam teraz organizują ruch, ale ostatnio jak tam tamtędy jechaliśmy, to też widzieliśmy, że już podnoszone są studzienki, tak, więc może będą wylewać kolejne Warstwa asfaltu, no i też ten odcinek tuż przed Wilkowicami ma tak. być w tym roku zrobiony. A mówimy o tym dlatego, że być może wielu z Was jeździ tą drogą i zastanawia się, dlaczego nikt nic tam nie robi, skoro zima jest łagodna i teoretycznie można by było. Sami się zastanawialiśmy, no, sami się zastanawialiśmy nad tym. Bo wszystko bardzo sprawnie. Tym bardziej, że patrząc na przykład na front ten Cieszyński, no to tam prace trwają. Więc no taki prosty no wniosek, że coś jest tutaj nie tak. No, ale no, jak widzimy, się, że mają, są podstawy, mają wrócić tak. do tego i, i wszystko wskazuje na to, że w tym roku już będziemy całą tą trasę my codziennie pokonujemy, więc będzie szło tak. gładko. A propos tego, co wspomniałeś, Cieszyńskiej, oczywiście tam prace trwają y, intensywnie, chociaż. No, jak zawsze o tym też wspominaliśmy, zdarzają się opóźnienia, ale chcieliśmy podpowiedzieć. Także ta to powiem szczerze, jak dla mnie bardzo, bardzo szybka inwestycja. W, patrząc na to, jak na przykład długo ciągnie się żywiecka, mm -hmm. no to tam są, wydaje mi się, prace dużo, dużo bardziej zaawansowane. Więcej jest do zrobienia no. na pewno. No, ale a propos, a propos tego, może nie wszyscy wiedzą. A czasem takie remonty właśnie utrudniają nam życie, jak trzeba jechać w tym kierunku, gdzie coś jest rozkopane. I może nie wszyscy wiedzą, gdzie szukać informacji takich aktualnych, jak się ta, ta organizacja ruchu zmienia. No bo często jest tak, że jakiś odcinek jest zamykany, gdzieś, gdzieś, gdzieś jest robiony objazd. No jak dojeżdżamy do Cieszyńskiej i jej okolic, no to nie zawsze wiemy, co zrobić. Mhm. Więc zachęcamy do tego, żeby. Yy, Link też rzucimy oczywiście w opisie, żeby zaglądać na stronę mzd.biesko.pl, gdzie zawsze z, z jakimś wyprzedzeniem podawane są zmiany. Więc może to Wam trochę ułatwić życie, tak. jeżeli tamtędy jeździcie, albo zdarzy się, że będziecie jeździć raz, nie raz, ja ostatnio... regularnie czy nieregularnie, to na pewno to pomoże. Ja ostatnio natknąłem się na problem właśnie na jadąc z Ciszyna, bo mam wrażenie, teraz już nie jestem pewien jak to jest, ale chyba wjechałem pod prąd na tą właśnie... Obwódnice do Tańskiego. do Tańskiego. tak. I tak... No ludzie dziwnie na mnie patrzyli. No po w końcu stwierdziłem, że nie będę ryzykować, zawrócę, ale no, wydaje się, że to jest istotne, żeby dobrze jeździć i żeby się tam gdzieś przypadkiem nie rozbić. Więc w razie czego zerkajcie na tą stronę, no i myślę, że będziecie jeździć zgodnie z prawem. Tak samo jak link do tej strony, to też linki źródłowe do wszystkich informacji, o których dzisiaj mówiliśmy, bo jest w tych informacji trochę więcej, więc jeżeli chcecie się wgłębić w temat tego centralnego portu komunikacyjnego, to zapraszamy. No i zapraszamy oczywiście też do komentowania, co wy na to, czy jesteście za, może kogoś to dotyczy bezpośrednio, bo mówiliśmy o tych miastach takich większych. Yy, które są dość blisko nas, mhm. tak? Dobrowa Górnicza, Mikołów, Anusz, ktoś być, nas ogląda z tamtych miejscowości, więc zachęcamy Was do komentowania, do dyskusji, czy jesteście za tym, żeby stworzyć coś takiego, czy widzicie jakieś yy, argumenty przeciw. A jeśli Wam się odcinek podobał, to oczywiście zapraszamy Was do lajkowania, do subskrypcji naszego kanału, no i do obserwowania nas w mediach społecznościowych na Facebooku i na Instagramie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.